test widoczności. Słupek A ma rozsądną grubość i nie przeszkadza, natomiast zewnętrzne lusterka są dosyć duże. Jeśli chodzi o lusterkę, jeśli chodzi o obudowę, tu niestety jest tego plastiku całkiem sporo. Górna krawędź przedniej szyby dość wysoko, natomiast wewnętrzne lusterko jest zawieszone trochę za nisko z punktu widzenia dwumetrowca, dokładnie przesłania horyzont. Tu po prawej stronie widać to trochę lepiej, jak lusterko łączy się ze słupkiem A i trochę widoczności jednak wycina. Z tyłu natomiast słupek C jest dosyć gruby i generalnie przez tą zaokrągloną tylną szybę jest widoczność trochę ograniczona, ale tutaj akurat Honda przygotowała dla nas ciekawe rozwiązanie, kamerę cofania, która potrafi dać nam obraz w trzech rodzajów. Popatrzcie, to jest takie standardowe ujęcie, to jest szeroki kąt. W tej wersji trochę za dużo już widzimy własnego zderzaka, ale jednak daje to dodatkowe jakieś tam parę stopni, jak widać, na szerokość. No i wreszcie widok z góry, gdzie widzimy już dokładnie kostkę tuż pod zderzakiem. No i to możemy teraz przetestować, na przykład standardowe ujęcie. Zaczynamy cofać do auta stojącego za nami. Możemy przyłączyć teraz w taki tryb i widzimy, jak bardzo, bardzo dokładnie podjeżdżamy coraz bliżej tego samochodu i to jest dobre przy takim precyzyjnym cofaniu, gdzie chcemy dojechać naprawdę na grubość lakieru, gdzie to widać bardzo dokładnie, gdzie się kończy akurat nasz zderzak, więc rozwiązanie jest bardzo wygodne i na pewno pomaga nam jakby zrekompensować to, że widoczność do tyłu nie jest, jak widać, najlepsza. Teraz test bezpiecznej szyby, najpierw z przodu. No trochę docisnęło, ale cofnęło. I z tyłu. Tak samo jak z przodu. Długość bagażnika 81,5. Szerokość w najszerszym miejscu 128 cm. Szerokość w najwęższym miejscu równy metr. Wysokość do półki 54,5. Wysokość do podsufitki 86 cm. Długość do odsuniętego maksymalnie do przodu fotela 186 cm. I długość do konsoli centralnej 246 cm. Głębokość schowka pod podłogą 25 cm. Szerokość schowka pod podłogą około 67 cm. Maksymalna wysokość bagażnika od schowka do podsufitki 111 cm. Zmierzmy jeszcze bagażnik, który możemy uzyskać tutaj z tyłu po podniesieniu siedzisk. I tu mamy 130 cm szerokości, około 48 cm długości i około 112 cm wysokości. Lampy z przodu. Lampy z tyłu. Zwróćcie uwagę na ten efekt 3D, podejdę może bliżej. Widać tu bardzo ładne rozwiązanie stylistyczne. Podświetlenie bagażnika to światełko tu po lewej stronie. Wygląda to tak. Na środku leżą klucze, więc mniej więcej jest punkt odniesienia. Po otwarciu zamka centralnego widzimy, że jest delikatne podświetlenie z tyłu, znacznie bardziej wyraźne z przodu. Zaświecone są również lampy. Wsiadamy, widzimy już pierwsze przyciski tutaj podświetlone. Wszystko się, jak widać, podświetla, w tym przycisk Engine Start Stop. Zegary w nocy bardzo czytelne, podświetlenie regulujemy tutaj pokrętłem, jak widać, w bardzo szerokim zakresie. Na kierownicy wszystkie przyciski podświetlone, przycisków tych nie brakuje. Pod kierownicą podobnie, wszystko podświetlone, tak samo na drzwiach, nie ma żadnych wyjątków. Brakuje trochę podświetlenia w klamkach czy też w kieszeniach, ale powiedzmy, że ten samochód nie jest skierowany do kogoś, kto będzie takich aż gadżetów oczekiwał. Tu po prawej stronie też niczego nie brakuje, jak widać, wszystko jest bardzo ładnie i czytelnie podświetlone. Na podsufitce również mamy tu parę przycisków do sterowania, przykładowo oknem dachowym, wszystko jest podświetlone. Tu mamy LED-owe światełka ładne, możemy też sprawdzić światełka na daszkach przeciwsłonecznych. Już nie są LED-owe, ale oczywiście są. Natomiast rozczarowanie jest tu po prawej stronie, właśnie tego nie widać, ale się podświetlę w ten sposób. To jest zawartość schowka po prawej stronie i to jest zawartość, której nie widać niestety bez dodatkowego podświetlenia z góry, dlatego że tutaj podświetlenie z jakiegoś dziwnego powodu zabrakło.
Nawiasem mówiąc, prędkościomierz ma dosyć ciekawą poświatę. Tu na środku, popatrzcie, na około czarnego kółka mamy takie niebieskie promyki. Jak dla mnie wygląda to jak palnik gazowy. I kamera cofania, które w nocy również świetnie się sprawdza, chociaż zwróćcie uwagę na to, że w narożnikach widzimy własną tablicę rejestracyjną i to dosyć wyraźnie. Do tego jeszcze w górnych narożnikach nawet ta sama tablica się załapała, więc to dosyć rzadki widok, ale tak czy inaczej kamera, jeśli chodzi o warunki takiego właśnie słabego oświetlenia, radzi sobie doskonale. Teraz przykład działania świateł mijania, a teraz światła drogowe. Samochód jest wyposażony w system automatycznej zmiany świateł drogowych na mijanie. W tej chwili mamy światła mijania, ale teraz auto z naprzeciwka już odjechało i wszystkie warunki są spełnione i już mamy światła drogowe. A teraz za chwilę wyjedziemy zza górki, zobaczymy inne auta i proszę bardzo, już mamy ponownie światła mijania. Teraz test działania skrzyni biegów z czwórki na piątkę. Teraz z czwórki na trójkę. I z czwórki na dwójkę. I teraz w trybie drive, kick down. Wyciszenie na postoju. Straciłem oddech prawie. 39,1. Komputer pokładowy po prawej stronie obsługujemy trzema przyciskami, które znajdują się tutaj na dole po prawej pod kierownicą. Komputer pokładowy, co warto zaznaczyć, na co chyba warto ponarzekać w dzisiejszych czasach, jest monochromatyczny. To jest moim zdaniem problem i przesuwając tutaj górę, dół i ewentualnie zatwierdzając to przyciskiem Select, możemy, czy też Reset przytrzymując dłużej, możemy operować tutaj wszystkimi funkcjami, więc na przykład mamy tu akurat podpowiedź, że aby uruchomić silnik, należy nacisnąć hamulec i wcisnąć Start Engine, ale my możemy na przykład przejść dalej, tutaj wiadomo ilość kilometrów do tankowania, tu mamy podpowiedź właśnie znów do tankowania i tu mamy na przykład jakieś tam godziny podróży, średnia prędkość, aktualnie wykryty znak, czy też jakieś tam ustawienia tempomatu, informacje o zapiętych bądź niezapiętych osobach z tyłu, tutaj jest informacja o przebiegu do przeglądu. Tu możemy wejść do jakichś ustawień, więc wchodzimy i widzimy system ostrzeżenia o ciśnieniu opon, ustawienie systemu wspomagania kierowcy, ustawienie licznika, informacje o przeglądzie, ustawienie domyślne, no i wyjście. Wróćmy jeszcze na chwilę do ustawienia wspomagania kierowcy. I mamy tak, system aktywnego hamowania w ruchu miejskim. Tego nie testowałem, myślę, że nie będę. Odległość dla ostrzokolsprzy. Następnym systemem jest system rozsygnśwy, ok, to chyba sygnalizacji świetlnej, nieźle, no i znów, prawda, drzwi. Ciekaw jestem, to jest co? Odległość do ostrzeżenia o kolejnym samochodzie z przodu, może to. Wejdźmy, normalnie, blisko, off. Szczerze mówiąc, mam ochotę dać... O, daleko jest. To jest dokładnie to ustawienie, którym da się jeździć, bo ten samochód jest trochę zbyt przeczulony na tego typu sytuacje i co chwilę sygnalizuje, że coś się dzieje, kiedy tak naprawdę nic się nie dzieje. No i tu w ten sposób tak naprawdę pokazaliśmy wszystko, co się kryje w komputerze pokładowym. Tak naprawdę to, że to jest monochromatyczne, to nie jest jakaś wielka sprawa, pomijając to, że tu on bardzo ładnie i skutecznie wykrywa znaki. Te znaki jednak przyzwyczailiśmy się, że widzimy w ten sposób, że jest białe tło, czarne liczby, czerwone kółka naokoło, na przykład w przypadku ograniczenia prędkości. Tymczasem mamy to wszystko w wersji monochromatycznej i to tak naprawdę zaczyna jakby przeszkadzać i rodzi pytanie, dlaczego to nie jest w kolorze. Cała reszta jest w porządku.
Teraz system multimedialny, tu akurat mamy dosyć ciekawe rozwiązanie, mamy kilka ekranów różnego rodzaju, powiedzmy tak jak widzimy w telefonach komórkowych z Androidem, to akurat ktoś pomnożył tych ekranów, nie wstawiając tu żadnych ikonek, ale tu widzimy na przykład Honda Application Center, no i tu trzeba było prawdopodobnie pobrać dane i coś ściągnąć, proszę bardzo, tu mamy, zgadzam się, ostatnio pamiętam jak w Honda Civic Tourer po faceliftingu to testowałem, to okazywało się, że to nie działa, a tutaj akurat, jak widać, możemy to zrobić. I co, aplikacja do samochodów, a jednak nie, no szkoda. No w każdym razie mamy tutaj co najmniej AHA Radio zainstalowane, więc pozostaje nam wrócić do Honda Application Center. Następnym razem, jak będziemy mieli ten samochód podłączony do internetu, można będzie to sprawdzić. Nawigacja to nawigacja TomTom, więc tu jakby wszystko jest jasne. Dokąd? Pokaż mapę. Proszę bardzo, pokazujemy mapę. Jesteśmy w Mogilanach przy tym zakręcie. Zaraz sprawdzimy, jak to działa. Tymczasem możemy wejść na przykład do aplikacji. Ten TomTom to jest standardowy. Możemy tu różnego rodzaju również dodatkowe aplikacje przyglądać. Czasem może się przydać, ale jeszcze zanim przejdziemy do nawigacji, wejdźmy tutaj poziom wyżej. Telefon, no w miarę standardowo, prawda, podłączamy telefon, możemy tam dzwonić, historia połączyć i tak dalej, i tak dalej. Podłączono, nie podłączono, chcę podłączyć. To wszystko jest bardzo proste. Dodaj urządzenie, włączamy tryb Bluetooth i już podłączamy, ale okay, teraz to możemy wyjść z tego. Wróćmy do głównego menu. O! Dobra, to chyba jest droga w ten sposób. Informacje. Nie wiem, co to są za informacje, ale zaraz się dowiemy. A więc jeśli chodzi o bieżącą jazdę, chwilowe spalanie, średnie spalanie, ostatnio, poprzednio, dane jazdy A. Tutaj nie należy się przejmować akurat tym spalaniem, z uwagi na to, że ostatnie kilometry były robione w trybie nagrywamy film, więc samochód czasem tam stał z włączonym silnikiem, czasem jeździł po jakimś takim pseudo offroadzie, co też zwiększa zużycie paliwa, nie należy na to zwracać uwagi. Audio. No dobrze, tu akurat mamy włączone, ale tu mamy volume zero. No i strojenie, szukaj, to oczywiście również bardzo ładnie obsługujemy z tych przycisków, czyli źródło, wybieramy tu głośność, tu poprzednie, następne stacje, więc to jest wszystko w miarę czytelne, czy tutaj na przykład zmieniamy i mamy tu wybór stacji, czy też przechodzimy na źródło i w ten sposób wybieramy tam odpowiednie źródło, więc tu wszystko jasne, idziemy dalej, home, ustawienia, albo AHA Radio, proszę bardzo, i tu wybieramy sobie języki, których chcemy słuchać, na przykład muzyki, no i niestety tutaj, prawda, por favor, compruebe su conexión a internet. OK, wszystko zrozumiałem. Ustawianie. Co możemy ustawić? Możemy ustawić telefon, informacje, kamera, audio, bluetooth i tak dalej. Na przykład kamera. Co możemy ustawić w kamerze? Kamerze cofanie oczywiście. Stałe linie pomocnicze włącz, dynamiczne linie pomocnicze włącz. Proszę bardzo, można to wszystko włączyć bądź wyłączyć. To może się komuś może kiedyś przydać, jak ktoś nie lubi. Android, to ciekawe. Android, tu mamy standardowy, tak jak w telefonie komórkowym, ustawienia w Wi-Fi, włącz, wyłącz, Bluetooth, włącz, wyłącz, użycie danych i tak dalej, więc to wszystko oczywiście dobrze kojarzymy. Możemy jeszcze wejść do ustawień i na przykład włączyć audio i w audio mamy dźwięk, źródło, RDS, a jeśli chodzi o dźwięk, to możemy tutaj sobie ustawiać niskie osobno, wysokie osobno, fading balance i tak dalej, na przykład możemy też dostosować głośność do prędkości, chociaż akurat w przypadku tego silnika to ustawienie jest właściwe. Idziemy dalej i mamy na przykład jeszcze Bluetooth i Wi-Fi. No i mamy tak, stan włączony, lista urządzeń Bluetooth, to samo, tylko parowanie, włącz, wyłącz, lista urządzeń Wi-Fi, informacja o urządzeniu Wi-Fi. No, nie będę teraz tego wszystkiego testował. Ważne, że taki system również jest na pokładzie. Także opcji nie brakuje, a to wszystko jest o tyle elastyczne i przyjemne, że jesteśmy tak naprawdę w Androidzie, więc wszystkie możliwości Androida to też wszystkie możliwości Hondy HRV. No i teraz czas na sprawdzenie nawigacji, a więc dokąd, i tu możemy, tu jest taki przycisk, w którym teoretycznie, smartfon się połączyć, ale po co? No dobrze, podłączmy ten smartfon.
Aha. Dobrze, teraz on do mnie będzie mówił częściowo po hiszpańsku, ale okej. Wchodzimy do ustawień na moim telefonie. Bluetooth. Okej. Włącz. Okej. I teraz dodaj urządzenie Bluetooth. Sprawdź, czy jest włączony. Tak. Kontynuuj. Wyszukiwanie. A tu? Xperia Z3. No, zgadza się. Xperia Z3. Porównaj. Na pewno się zgadza. Tu również powiąż. Proces parowania zakończony. Cudownie. Jesteśmy połączeni. Ale wróćmy do tego, czego się zaczęło, czyli przycisk do wprowadzania głosowego. Czy chcesz uruchomić Janusika? Nie, nie chcę uruchomić Janusika. To chyba nie ma związku z dzisiejszym naszym testem. Spróbujmy jeszcze raz. Smartfon jest nieaktywowany. No nie. Dobra. Załóżmy, że to pewnie będzie działało, jeśli spędzę tu godzinę dłużej, ale nie mam tyle czasu w związku z tym. Adres. Podaj miasto. Warszawa. Doskonale. Podpowiada. Warszawa. OK. Jak tu można dalej pójść? Podaj miasto. Będzie ktoś, bo zrobiłem źle. Warszawa. Gotowe. I co teraz? Przechodzimy do Warszawy. Podaj nazwę ulicy. OK. No niech będziesz Solidarności. Gotowy. Solidarności. Podaj numer domu. Nie chcę. Wyniki poszukiwania. Jedziemy. Trasa. Jedź. Uwaga, chwila prawdy. Obliczanie. To obliczanie trochę trwa. A nie, już 98%. Gotowy. No i niestety, jak widzieliśmy, kieruje mnie na zakaz, bo tu w lewo, jak pojedziemy, zobaczmy, czy to działa tak dotykowo. Ładnie możemy pokazać. Tu w tym miejscu jest nakaz jazdy w prawo, a on mnie tutaj kieruje, że mam skręcić w lewo. A więc błąd taki, można by powiedzieć, trochę tradycyjny. Multitouch zresztą też działa. A jeśli chodzi o zmianę skali, popatrzmy, jak to działa. Okay. Jest cały świat przed nami i teraz no, raczej ogarnia bez problemu, popatrzcie, działa dosyć szybko. No ale popatrzmy, jak on przekieruje nas dalej, kiedy pojedziemy jednak mimo wszystko nie w lewo, tylko w prawo. Jedziemy. Podjeżdżamy do skrzyżowania, tutaj jest polecenie, żebyśmy jechali w lewo, my w lewo nie jedziemy, jedziemy w prawo. I co robi nawigacja? Myśli, długo myśli, o już obliczanie, gotowe. A i mam niestety wykonać nawrotkę, jednak wciąż twierdzi, że muszę jechać tam pod zakaz. Dajmy mu jedną szansę, mińmy rynek. I jak będziemy już bliżej wyjazdu na Zakopiankę tego właściwego, to miejmy nadzieję, że się zreflektuje. Uwaga. Co robi TomTom? TomTom pompuje mapę. Tam jest powrotem. Nie wie, co zrobić. TomTom. O, dobra. Chwilę to trwało. Przez chwilę naprawdę chyba był zagubiony, nie wiedział, co zrobić, ale ostatecznie przekierował mnie tam, gdzie powinien był zrobić od początku. W każdym razie sukces, jedziemy dobrą drogą. Radar ostrzega nas, jeśli podjedziemy za blisko do auta przed nami. Jeśli natomiast najedziemy na linię rozdzielającą pasy bez włączenia kierunkowskazu, to również otrzymamy stosowne ostrzeżenie. Spróbuję teraz najechać na linię po lewej stronie, bez kierunkowskazu. I dostaję stosowną informację. Akurat dosyć mylącą moim zdaniem, bo tam jest informacja typu trzymaj ręce na kierownicy, ale no tak to należy rozumieć, po prostu zjechałeś ze swojego pasa. Rozstaw osi HRV to 2,61 m, natomiast producent nie udostępnia, przynajmniej ja nie znalazłem, danych na temat średnicy zawracania. Pozostaje więc sprawdzić to w praktyce. No i wynik moim zdaniem zacny i odpowiada i rozstawowi osi, i tym miejskim aspiracjom tego modelu. Auto jest bardzo zwrotne.